Nie w tej dwójce, ale w tym, że od dziesiątek lat mamy do wyboru A albo B. Powinien istnieć taki system, w którym naprawdę przyzwoity kandydat może powiedzieć, co chce zrobić, a ja będę mógł wybierać. Justina, studenta z Nowego Jorku, spotykam w pubie w czasie jednej z debat prezydenckich. Jego kolega Steve, także student, idzie jeszcze dalej. Powinna istnieć trzecia znacząca partia, coś pośrodku demokratów i republikanów. Myślisz, że to ma sens? So let's be stronger together, my fellow Americans. Tegoroczna kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych pod wieloma względami jest inna niż wszystkie dotychczasowe. Nigdy jeszcze nie mieliśmy dwójki kandydatów tak bardzo nielubianych przez opinię publiczną. W dodatku nawet członkowie ich własnych partii mają mieszane uczucia. To sytuacja bez precedensu, gdy w sondażach niezadowolenie z kandydata wyraża ponad 50% osób, a teraz dotyczy to przecież obojga kandydatów. Mówi mi politolog z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, profesor Donald Dean. I to właśnie podczas tej kampanii coraz głośniej mówi się w Stanach Zjednoczonych o możliwej trzeciej sile. Politolodzy szacują, że aż 1/3 wyborców jest niezadowolona z obojga kandydatów, a wyborców, którzy określają się jako niezależni, jest 43%, co jest rekordem w historii Stanów Zjednoczonych. W tegorocznych wyborach prócz Hillary Clinton i Donalda Trumpa startuje też 4 kandydatów niezależnych. Żaden z nich nie liczy się jednak w sondażach. Ani David McMullen z Utah, ani kandydatka Partii Zielonych Jill Stein nie odpowiedzieli na moją prośbę o spotkanie. Eksperci twierdzą jednak, że jeśli cokolwiek miałoby się w przyszłości zmienić, to nie za sprawą niezależnych kandydatów, ale nowej partii. Historically, we generally see voters deserting. Historia pokazuje, że im bliżej wyborów, tym wyborcy odsuwają się od niezależnych kandydatów. Chodzi o coś, co nazywamy głosowaniem strategicznym. Skoro tylko jedna osoba może zostać prezydentem, to nie jest ważne, czy trzeci kandydat pokona czwartego, czy się ten, kto będzie pierwszy, czy drugi. Dlatego już teraz widzimy odpływ wyborców od niezależnych kandydatów. A bleeding of support away from the two third party candidates right now. Na moje pytanie o możliwe większe zmiany profesor Joshua Tucker, politolog z Uniwersytetu Nowy Jork, odpowiada, że na pewno nie nastąpią one szybko, bo zmienić musiałby się cały system. Ale Nowy Jork w sporej części czeka na te zmiany. Richard, zwolennik Berniego Sandersa, mówi mi, że zmienić muszą się przede wszystkim media. It's almost like the media wants two people and that's all. You know, they want a big boxing match, like a big story for the day. Bo to właśnie media chcą dwóch kandydatów, by mieć pojedynek bokserski i newsa. Ta medialna otoczka jest absurdalna. Ludzie stają się sławni, bo robią okropne rzeczy. A my nie chcemy, żeby władzę zdobywano obrażając innych. Nie chcemy, by w taki sposób przyciągać uwagę. Just because they said something that's, you know, offensive and drew a lot of attention. Richard nie jest jedyny. Pytanie, ilu jemu podobnych w ogóle nie pójdzie w tym roku do urn. Niewykluczone, że rekordowo dużo. Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. No, niestety. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rozmowa parlamentarna, czyli najważniejsze tematy, aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku o 16:15 w Polskim Radiu 24. Plus Jan Olszówka. No jak to w Dziedokina Kultura? Ty myślałeś, że ty poszłeś z zaproszeniem? Tam poszli bezdomni. Ciekawe. Autopromocja. A właśnie ciekawe, w jaki sposób gruby Artur i ten Wojtek Łysy, Piotr Topoliński na to potwierdza, że dwie rosyjskie korwety mogące krzyczą na tego Wojtka, bo w galerii korekta przed nim tam wlazł i ciaski, i że mówi, co za ham, co za ham. I tak dość głośno mówi, no zresztą i słusznie. Ale taki ham poszedł jeszcze i do kina Kultura i wszędzie jeszcze poszedł. A ktoś, kto jest kulturalny, ma trochę obycia, to nie poszedł do kina Kultura. Jaki wniosek? Że w kinie Kultura nie ma kultury. Dłuższego czasu i który polega na zwiększeniu aktywności rosyjskiej, zwiększaniu rosyjskich sił zbrojnych oraz większej liczbie ćwiczeń obejmujących różne rodzaje zdolności. Właśnie dlatego NATO odpowiada wzmocnioną obecnością we wschodniej części. Są tacy specjaliści, że zaproszenia mają przezroczyste. Mówił także w Brukseli minister obrony narodowej. Mają zaproszenia na e-mailu, mają zaproszenia. Że ze strony rosyjskiej nacisk prowokacyjny rośnie, no zwłaszcza, że tam były
dotarły do jakichś dodatkowych informacji. Ale wiesz, u świadków Jehowy to jest tak, że jak ktoś naprawdę wiedzę, to idzie i ogłosi. A nie ma takich, którzy się zamykają jak żółw w skorupie. A ty do Wiesia mogłabyś czy znać? Chociażby Wiesia poleciał. Dodał, że jest to niepokojące i dotyczy wszystkich krajów wokół Morza Bałtyckiego. To zawsze jest tak, że się chwali. Zdeterminowani i gotowi do działania na krańcach świata. Ja wiem, że ty nie tęskniłeś, ale mi chodzi o sam fakt. Trzeba się dobrze przygotować. Przed wyjazdem trzeba się dowiedzieć jak najwięcej na temat żadnego ćwiczenia. Jest takie ćwiczenie, że tak jak Ani, ta bezczelna świnia, gdzie nie wejdzie, to nigdy na telefon nie odpowie, nie powie, gdzie jest i się nie odzywa. I taka jest filozofia. Jak świnia się do stołu dorwie i to jeszcze raz tylko potwierdza, że w kinie kultura nie ma kultury. Tam połowa to było na zaproszenia, a połowa trzeba było się przyjrzeć, kto, jak i ile wina bierze. Tam gruba była świnia, nie jedna i tam się nażarła. I żeberka były, prawda? Dziś poznamy laureata tegorocznej nagrody imienia Sacharowa. Od 1988 roku nagrodę przyznaje Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i bo tam nie zawsze jest, ale tam najczęściej są żeberka, jakieś tam i to niedużo i kto pierwszy nażre się i te wina też, a wina może być dużo na górze, może być bardzo dużo. Kanapek z Tatarem może być bardzo dużo na górze jeszcze. Przywódca Tatarów krymskich długoletni. A było na górze. Trzeba było na górę zobaczyć. O prawa człowieka i mniejszości od ponad 50 lat. Bezdomny mówił, że na dwóch piętrach. Już nawet na Grzybowski 88 mówił, że na dwóch piętrach nie kultura będzie żarciej informacji o dostarczaniu przez tureckie służby broni rebeliantom w Syrii. Obrończynie praw kobiet Nadia Murad i Lamia Aybashar pochodzą z małej wioski w Iraku opanowanej przez bojowników Państwa Islamskiego. Podobnie jak tysiące jazydek zostały uprowadzone i gwałcone, walczą o wsparcie dla kobiet, które podzieliły ich los. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone w południe. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 7. Polskie Radio 24. O sporcie Cezary Gurjew. Piłkarze Pogoni Szczecin pokonali na wyjeździe. A niech jedzie, ja nie wiem, tylko że wiesz, ludzie święci Boży to zawsze się gdzieś pochwalą, przy czym o, słuchaj, a może i ty wyjdziesz, tylko nie wiem jak, ale może dać cynk. A wiesz, jak ktoś taki durny, to się zamknie i... No to ja dlatego mówię, jak ktoś sobie poradzi, to i bez zaproszenia porazi. Poza tym tam wejście jest od ulicy i od góry z tamtej strony. Jeżeli był bankiet rzeczywiście na dwóch poziomach, to tam się można obejrzeć. Tak, na górze i kelnerki też pilnują, czy kto nie wejdzie z ulicy, ale nie takie głupie. One wiedzą, że tutaj tych breżniewów... To może ta spuszkówka jest od nas fizycznie mocniejszy, to było widać przy zbiórkach, że gdzieś tam próbowało się mnie podwajać, zostawiać, jednak był problem. Ale myślę, że wynik, nie wiadomo, chciałoby się wygrać i się widzieć taką atmosferę. Ale mam nadzieję, że kibice docenią naszą walkę i serce, które włożyłyśmy w ten mecz. Bo tak naprawdę wszyscy mówili, że z taką grą możemy przegrać nawet 30 punktów, a tutaj jednak tak naprawdę do końca walczyłyśmy i byłyśmy w grze. W innym meczu koszykarki CCC Pogonice nie chciało nigdzie łazić, daj spokój, tam jeszcze siedzieć dwie godziny na twierdzeniu, na nagadaniu jakichś głupot. W tym kinie kultura to przecież ile żeśmy, Wiesiu, były na premierach. Cybulski, odświeżane komputerowo, stare filmy z tą poetką, piosenkarką, jak ona się tam nazywa, czarna, taka cycasta, seksbomba. Przecież ile tych filmów tam było, myślę, żeby ciągle jakaś premiera, tam co dwa dni w kinie kultura coś jest. Ale że potem oni zaczęli bardziej dlatego te zaproszenia. A tak to. A ta, tu już moja znajoma weszła. A to tak, a mamy tak. W torebce wcale nie otwiera. I takie różne. Ale jak się bali, bo był ambasador czy ktoś Korei, przedstawiciel tam miał jakiś być. A no to właśnie, to też to jest odpowiedzialność prowadzić kino, odpowiedzialność i dzień dobry.
Panie sędzio, Prawo i Sprawiedliwość, zapowiadany projekt. Jak dzisiaj się spyta tego Arka Grubego, to on powie, że chodzi o nową organizację postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. No i pierwsze pytanie, czy sędziowie nie powinni być z tego powodu zadowoleni, skoro te rozwiązania przywracają właściwie obowiązujące status quo przed 2015 rokiem, czyli przed całym sporem o Trybunał. No nie, to nie jest prawda. To jest właściwie ustawa zrobiona tylko po to, żeby załatwić jeden problem. Możesz przyjść o której chcesz, tylko po jednym piwie. Wybór na prezesa Trybunału pani sędzi Przyłębskiej. Nie, czemu? Bez przesady. Jak ktoś coś lubi, to nikt tego lecie, nikt nie opija, bo jak Breżniew tu raz nad Wisłą leżył, to co wszystkie radia mówiły. Ta ustawa jest właśnie po to, żeby właśnie załatwić problem wyboru prezesa. Tak, jest chodzi. Kilkanaście ale to człowiek może wszystko pogubić, przecież to człowiek może wszystko potracić i jeszcze mogą błędać. Przewodniczył, żeby po ale ty też może raz przyjechał bez telefonu, bez niczego. Najbliżsi przyjaciele, koledzy, ale miesiąc po zakończeniu kadencji. No a ja się miał nie mówić, jak wszyscy piją. Tak, żeby on nie miał tutaj żadnego wpływu. Tak było inaczej właśnie w poprzednich latach, od początku istnienia Trybunału. A ty wiesz, czemu idziesz jeszcze ósmej? No właśnie na miesiąc no, przed. No za 3 minuty jest ósma, jest ciemno, no niestety już jest ósma. No i teraz jest napisane, że... Teraz będzie, no teraz ci nie napije, na dzieci napije. No. Osoby pełniącej funkcję w ciągu tego miesiąca jest taka osoba, która ma najdłuższy staż w Trybunale Konstytucyjnym, ale także w sądownictwie powszechnym. Czyli co drugi, co trzeci jest oraz spać, administracji państwowej. Natomiast wyłączono z tego wszystkich jak 2 tygodnie pośpisz, to wtedy będzie inaczej. Prawa, którzy nie byli sędziami. Wyłączono wszystkich, którzy byli adwokatami, a którzy nie byli sędziami. I to jest, ponieważ pani sędzia Przyłębska ma dość długi staż sądowy, no to tym samym pokonuje wszystkich innych kandydatów, prawda, którzy mogliby tutaj być osobami, prawda, pełniącymi te obowiązki. Ale są też pewne obwarowania. Kandydat zgłaszany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału musi mieć co najmniej 5 głosów. Z drugiej strony, co prawda... Ale przejdziemy do tego. Tylko mamy niewiele czasu, panie sędzio. Rzecz najbardziej zabawna, to przewodniczyć temu Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów ma nie najstarszy sędzia, czy stażem, czy wiekiem, tak jak to było dotąd, że wiekiem, tylko wprowadzono zasadę, że przewodniczyć będzie najmłodszy sędzia stażem. Jeszcze mało, że breżniewowska hołota wejdzie, to jeszcze potrafi opieprzyć wszystkich. Po prostu niechlujności legislacyjnej, jak jest albo to jest po prostu kpina już w ogóle z wszystkiego. No jak można uczynić przewodniczącym zgromadzenia kogoś, kto najkrócej pracuje w danej instytucji? Skoro prezes Trybunału Sędzia Andrzej Rzepliński mówi, że nie będzie stosował się do litery prawa, czyli do obecnie obowiązujących ustaw, no ale aspekty badane, no jest zmieniamy młode kadencje od starze, to zmieniamy prezes kadencje, on kończy kadencję, to jest oczywiste. Natomiast, no, postanowić, że będzie przewodniczył wyborowi najmłodszy sędzia stażu. Czyli znowu jest to wskazanie przez ustawę konkretnej osoby. Nawet pamiętam, który jest najmłodszym sędzią, ale wie pan, to jest po prostu no, kuriozalne. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. To jest kolejna ustawa, która ma za zadanie zmęczyć społeczeństwo, zmęczyć ludzi tą problematyką, żeby się przestali interesować i żeby rządzący mogli robić wszystko, co chcieli. I powiem teraz coś pod adresem dziennikarzy. Od was teraz zależy głównie, jaki będzie kształt polskiej demokracji. Nie od polityków, bo oni już dawno oszaleli. Mam wrażenie, że są w domu wariatów. Natomiast od was wszyscy, zależy, tylko Sprawa i Sprawiedliwości, pana zdaniem. Proszę pana, od was, od dziennikarzy zależy w tej chwili, jaki będzie kształt demokracji w Polsce, jak będziecie informowali, czy będziecie informowali rzetelnie, czy będziecie tylko służyli do ochrony tego rządu. To sięgnijmy w takim razie, panie sędzio, do dwóch gazet dzisiejszych. Po prostu
Ten proces jest kuriozalny. Nawet Gazeta Wyborcza informuje tak, że pisma ma nowy, bardzo sprytny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak dopełnia ten tytuł Dziennik Gazeta Prawna, to jest kina prezesa Trybunału i marchewka dla Unii Europejskiej, bo w nowej ustawie nie będzie pomysłów kwestionowanych przez Komisję Wenecką. Czyli rzeczywiście kina ale prezesa, marchewka dla Unii Europejskiej. Inne bzdury, są inne rozwiązania, są kompletnie bzdurne. Jedyna rzecz, która tam jest pozytywna, to jest określenie kadencji prezesa na 6 lat. Degraduje się w ogóle biuro Trybunału. Znaczenie tej obsługi, biura prawnego i tak dalej, i tak dalej. To, co było budowane z wielkim trudem przez wiele lat, dopracowaliśmy się znakomitej obudowy prawnej tych ludzi, którzy tam pracują, to wszystko będzie w tej chwili degradowane. A pana zdaniem sędziowie Trybunału powinni podporządkować się tej nowej ustawie, która prawdopodobnie będzie błyskawicznie procedowana w Sejmie? No, oczywiście będzie procedowana w Sejmie i tak jak każda inna ustawa będzie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, tylko wszystko zależy od tego, kiedy ta ustawa zostanie wprowadzona w życie, prawda? Ale nie ma pan wątpliwości, że Trybunał musi pracować w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę, to nawet podkreślają eksperci, którzy krytykują Prawo i Sprawiedliwość. No oczywiście, że tak. Natomiast ten projekt tej ustawy to jest dopiero projekt. No bardzo niechlujny, powiedziałem już wcześniej. I on musi przejść przez Sejm, Senat, prawda? I oczywiście będą się musieli podporządkować, ale w pewnym momencie ta ustawa trafi do Trybunału. No nie wiadomo, kto wtedy będzie prezesem. Bo moim zdaniem, jeśli ta ustawa będzie działała w tym momencie, w momencie końca kadencji pana Rzeplińskiego, no to pani Przyłębska będzie PO prezesa i ona już dokona tutaj już technicznych, tak, że tak powiem, rozprowadzeń. I to jest ten moment, kiedy właśnie mamy koniec Trybunału Konstytucyjnego definitywny, a jak mamy koniec Trybunału Konstytucyjnego, czyli organu, który stoi na straży przestrzegania konstytucji, to mamy już definitywny koniec konstytucji. Trybunał zostanie, panie sędzio, tylko nie będzie miał takiej formy, jaką miał do tej proszę pory pana, i Rosji, nie będzie zarządzany Rosji, przez polityków i przez sędziów związanych, wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. Tak. Będzie taki Trybunał jak w Rosji, jak w Białorusi, wie pan. Także nawiązujemy do tych. Tam są też trybunały, tylko one nie mają żadnego znaczenia. Nikt nigdy nie słyszał o, tylko prawnicy, którzy się tym interesują, wiedzą coś, kto, jak działa trybunał w Rosji, że na czele stoi Zorkin od początku, już chyba 10. kadencję ma, wie pan. I to będzie w Polsce tak samo. No, obecny Białoruś, prezes Trybunału został... też mówi, że nie stosuje polskiego prawa, bo nie obowiązują go obecnie obowiązujące ustawy, tylko konstytucja, więc panie sędzio, no, spieramy się o... No tak, bo to wynika wprost z konstytucji, że sędziego Trybunału obowiązuje konstytucja. Ustawa. Taki jest wyraźny, wyraźny przepis, że sędziego Trybunału obowiązuje tylko i konstytucja. Sędziego jest niezawisły Trybunał i obowiązuje tylko konstytucja. Natomiast inaczej jest to uregulowane do sędziów są powszechnych. Ich obowiązują ustawy i konstytucja, Karola, natomiast Królowa, inaczej to jest uregulowane w stosunku do sędziów Trybunału i to jest zrozumiałe, bo gdyby ich obowiązywały ustawy, to nie mogliby kontrolować ustawy, rozumie pan. To jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy, panie sędzio, czy nie uważa pan, że chodzi jednak rzeczywiście, jak mówi i część dziennikarzy, i część polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nie chodzi o obronę demokracji, o obronę wartości konstytucyjnych, ale o obronę własnych przywilejów, wymiaru sprawiedliwości, a dokładnie sędziów. Proszę pana, czyli ustrunął stroje Elżbiety Hoffa, Jadwiga Królowa Polski do opery, Jadwiga Królowa Polski i niech tutaj sobie sędzia pomataczy, że po co komu opera, po co komu opera. Dziennikarze, którzy mieszają ludziom w głowie, nie informują rzetelnie i doprowadzili do tego, że wszyscy mają dość Trybunału Konstytucyjnego. I to o to właśnie chodzi, żeby lud się bawił, jak to powiedział prezes Kaczyński na koniec wieczoru wyborczego. A teraz my do pracy, a lud niech się bawi. Lud niech się bawi, niech dziennikarze mu mieszają w głowie, niech tam zajmuje się jakąś pornografią czy piłką nożną. Natomiast my, politycy, świadki, doprowadzimy do tego, że Polska będzie krwawa. Jako sędzia to też trzeba poprawnie mówić. W takim razie zabieramy się do pracy. Bardzo akcentować, dziękujemy. Zabierać się do pracy, czytać Biblię w gwoli w celu uduchowienia się. Uduchowić się trzeba. Uduchawiać się trzeba. Bo tutaj mówią w radiu Polskie Radio 24, że Biblię do więzienia wyślą. Ja mówię komu? Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Tę Biblię do więzienia wyślesz. Może
dużo lepiej starać się o to, żeby ten ktoś tam w tym więzieniu się nie znał, żeby czytał Biblię tak, aby ona miała wpływ na jego życie, aby on ten ktoś tam w tym więzieniu się nie znalazł. Informacje dnia w skrócie. Kiedy nadaje Piotr Topoliński, resort finansów zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zaskarżenie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zawieszenie podatku handlowego w Polsce. W tej chwili obowiązywanie podatku zostało zawieszone na mocy rozporządzenia, które jest rozwiązaniem tymczasowym. Zmiany dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wejść w życie już od nowego roku. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej. Koncern Airbus Helicopters zlikwiduje niemal 600 miejsc pracy w swoich zakładach we Francji. Kiepska sytuacja firmy jest związana m.in. z fiaskiem negocjacji w sprawie sprzedaży śmigłowców typu Caracal przez Polskę. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. Najważniejsze dzienniki, najciekawsze artykuły to jest właśnie Stronniczy przegląd prasy. Dziś przygotował go dla Państwa Krzysztof Losz z naszego dziennika. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawdę mówiąc, po tyradzie pana sędziego Stępnia to się zastanawiam, czy nie będzie to odczytane, ten Stronniczy przegląd prasy, jako właśnie mącenie ludziom w głowach. Ale to tak pół żartem, pół serio. Puls biznesu, strona piąta. Ciekawy tekst dotyczący banku spółdzielczego w Ciechanowie, ale traktujący o bardzo poważnym problemie. Otóż jak wynika z tego tekstu, przez kilka dni na bank spółdzielczy w Ciechanowie, jako bank spółdzielczy jest to duża instytucja, natomiast gdybyśmy porównywali do banków komercyjnych niewielka, był prawdziwy szturm klientów. Otóż po tym, jak wiele osób otrzymało SMS-y, że bank jest zagrożony upadłością, ludzie po prostu rzucili się do bankomatów, do kas, aby wypłacać pieniądze i kilkaset milionów wypłacili. Powiem szczerze, nie mam konta w tym banku, nie jestem w żaden sposób z bankiem związany, ale też takiego SMS-a dostałem. Także widać, że akcja była bardzo, bardzo szeroka, ale problem jest nad wyraz poważny, dlatego że w podobny sposób próbowano też w tym roku uderzyć w jeden z dużych banków komercyjnych. Gdyby ludzie posłuchali tych SMS-owych plotek i rzucili się do żeby wyciągać pieniądze, no to wiadomo, że mogłoby to spowodować ogromne problemy dla banku, ale gdyby miał problemy bank, to być może także cały nasz system finansowy. I oczywiście otwarte powstaje pytanie, jak się przed takimi plotkami chronić. Powiem szczerze, nie bardzo widać w tej chwili możliwość ochrony, no bo plotka żyje swoim życiem i ludzie się bardziej boją, właśnie bardziej uwierzą w złe informacje niż dobre. Musiał interweniować wspólnie i Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, aby sytuację uspokoić. Sytuacja została uspokojona w przypadku Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, ale nasz strach pomyśleć, co się stanie, jeżeli w przyszłości rzeczywiście taka plotka to skutecznie uderzy też w jakiś duży bank, w którym konta, rachunki mają miliony Polaków. Gazeta Polska Codzień na czwartej stronie zastanawia się, kogo wystawi Schetyna na kandydata na prezydenta Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej. Najczęściej padają dwa nazwiska. Zresztą to nie tylko w Gazecie Polskiej, ale generalnie, jak to się mówi na mieście, mówi się albo o Andrzeju Halickim, albo o Rafale Trzaskowskim. Podobno Grzegorz Schetyna wolałby Andrzeja Halickiego, swojego od lat bliskiego współpracownika. Natomiast jeśli nie będzie chciał Halicki, to wtedy byłaby rozważana kandydatura Rafała Trzaskowskiego. Za tym drugim ma przemawiać młodość, dobry kontakt z wyborcami, można powiedzieć dobre nazwisko, ale tak naprawdę to, tak jak wynika z tego artykułu i tak jak twierdzi większość politologów, nie wiadomo, czy będą w ogóle chętni w Platformie do kandydowania na prezydenta Warszawy, bo bardzo możliwe jest to, że po prostu za dwa lata kandydowanie z Szydem to będzie oznaczało nie tylko tyle, nie tylko, że porażka, ale całkowitą klęskę, to z powodu afer, jakie towarzyszą rządom Hanny Gronkiewicz-Waltz. Reprywatyzacja to najgłośniejsza, ale nie tylko. Gazeta Wyborcza pisze o bardzo niebezpiecznym procederze. To znaczy, gazeta sobie chwali to, co się stało na profilu Facebooka
Facebooka, to znaczy chodzi o to, że administratorzy Facebooka usunęli strony Marszu Niepodległości, Młodzież Wszechpolskiej ONR i Ruchu Narodowego. Już tych stron na Facebooku nie ma. Oczywiście Facebook się tłumaczy troską o demokrację, o wartości, że były tam na tych stronach treści, które, byśmy powiedzieli, ogólnie nie licują z wartościami demokratycznymi. Natomiast jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Niebezpieczna z tego powodu, że oto mamy wprowadzoną cenzurę. Przyznam szczerze, że gdy pojawiły się pierwsze informacje o tym i pierwsze decyzje administratorów Facebooka o blokowaniu stron właśnie konserwatywnych, narodowych, przyglądałem się pieczołowić bardziej uważnie różnym innym stronom i powiem szczerze, jakoś nie widziałem, aby Facebook z taką samą gorliwością podchodził do stron propagujących komunizm albo jakieś inne różne skrajnie lewackie ideologie. Jakoś to nie przeszkadza. Trudno uwierzyć w obiektywizm Facebooka, zważywszy na to, jakie poglądy ma założyciel Facebooka i jakie osoby są, że tak powiem, zatrudniane przy administrowaniu stronami Facebooka. Także mieliśmy za, można powiedzieć, minionego ustroju cenzurę, ale teraz mamy cenzurę innego rodzaju, bardziej niebezpieczną, bo blokującą w zasadzie legalne inicjatywy w imię jakichś ideologicznych, politycznych uwarunkowań. Nie często zaglądam w przeglądzie do stron sportowych, ale teraz chciałbym odesłać Państwa do Rzeczpospolitej, bo jest tam opisany bardzo ciekawy proceder. Otóż w piłce nożnej mamy rządy agentów, jak twierdzi dziennik, dlatego że kilku menedżerów trzyma piłkarski świat w coraz mocniejszym uścisku i zarabia ogromne pieniądze. Przykładem jest kontrakt Paula Pogby do Manchester United, 105 milionów euro, całe media, a z tego prawie 30 milionów idzie dla agenta. Narzekamy na posłów, na Sejm, ale często zdarza się posłom zajmować bardzo ciekawymi sprawami ważnymi. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że posłowie chcą skończyć z iluzją dbania o klientów i postulują, jeżeli zepsuty sprzęt został wymieniony na sprawne ręko, i musi biec od nowa i realnie wynosić 2 lata. Czyli nie na przykład miesiąc czy pół roku, bo zakończyła się zepsuł się sprzęt przed dwuletnim gwarancji, ale od nowa. Oby posłom się udało to nowe prawo wprowadzić, bo myślę, że zyskają na tym miliony klientów i będziemy przynajmniej mieli świadomość, że jednak nasi posłowie do czegoś dobrego nam się przydają. Może posłowie zainteresują się też innym problemem, o którym piszemy w naszym dzienniku. Otóż mężczyźni poza wskazaniami, to tytuł artykułu na pierwszej stronie, a chodzi o to, że pacjenci skarżą się, że o tym, którzy chorzy otrzymają tańszy lek na osteoporozę, decyduje płeć pacjenta. Gdzie tu równość? Nie bardzo widać. O co chodzi? Otóż jeden z naszych czytelników alarmował, że właśnie choruje na osteoporozę, ale nie dostanie jednego z leków, który ma być skuteczny w jego terapii, jako senior za darmo, chociażby się kwalifikował do tego, dlatego że ten lek nie jest wpisany na listę bezpłatnych medykamentów. Za darmo ten lek dostają natomiast chore na osteoporozę kobiety. Okazuje się przy okazji, tak jak wynika z naszego materiału, że sprawa znana była w ministerstwie, jest znana w Ministerstwie Zdrowia. Co więcej, minister zdrowia chciał wpisać ten lek na listę leków bezpłatnych dla seniorów, ale mówi, że prasowi ministerstwa zdrowia Milena Kruszewska, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wydał w tym zakresie negatywną rekomendację. Argumentował prezes, że nie ma dowodów świadczących o skuteczności terapii w określonej wnioskiem grupie. W efekcie postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone. Sprawa jest o tyle, powiem szczerze, dziwna, tak to nie będziemy gadać, tylko chcesz. Jedź z morza, tam szukaj na morzu, niech ci oddadzą te telefony, co ci ukradli, papijaku. Po co żeś się mężczyzn, a nie tylko kobiet w starszym wieku, ale prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych uznał inaczej i trzeba by pewnie teraz wpłynąć na zmianę decyzji prezesa, albo właśnie, żeby zainteresowali się sprawą, posłowie spróbowali doprecyzować przepisy ustawy, tak aby były one bardziej sprawiedliwe. Bo rzeczywiście to, że ktoś
ktoś dostaje lek, mordercy, dlatego że jest kobietą albo mężczyzną, no jest dziwną sytuacją. Wyróżnikiem miał być wiekowiek, 75 plus, i to miało jedynie decydować o tym, czy ktoś otrzyma bezpłatnie dany lek, czy nie. W przyszłym roku lista leków dla seniorów bezpłatnych ma być rozszerzona i miejmy nadzieję, że wtedy minister zdrowia już wpisze także ten lek dla mężczyzn na listę bezpłatną. Dziękuję bardzo. To był stronniczy przegląd prasy, przygotował go do Państwa Krzysztof Proszek. Ja również bardzo dziękuję. Trwa poranek w Polskim Radiu 24, jest czwartek, 27 października, niecałe 5 minut zostało do godziny 8. Słuchaj, w komentarzach radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Saturn Regi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno owocowe. Kup odkurzacz Ultra Silencer Electrolux klasa A za 789 zł. I odbierz 45 butelek frugo. Saturn technologii tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lecz każdy jak niemożliwy stosowanie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego ty tam chcesz o tej porze? Jutro zadzwoń. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania, łagodne stary napięcia nerwowego. Wykrycie niepokonu, przeciwwskazania. Na twarzy kości nadwrotkowych, składnik leku. Aflofarm. Załatwione? Sprawdzimy. Klimatyzacja jest? Tak jest, panie prezesie. Radio z Bluetooth jest? Tak jest, panie prezesie. Drzwi przesuwne są? Tak jest. Bogato. A czy z niską radą? Z niską radą. Tak jest. Ty też rozkryj swój biznes na bogato z niską radą. Dzięki szerokiej gamie modeli Forda Transit. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na bogato wyposażonego dostawczego Forda Transit Courier. Już za 282 zł netto miesięcznie Ford Leasing opcje. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Od czwartku do poniedziałku wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. To promocja. Polskie Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu i nie idę utartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19.15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Autopromocja. Jest 8. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Platforma Obywatelska powołuje zespół badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej. Wizyta prezydenta Senegalu w Polsce Macky Sall spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. Koncern Airbus Helicopters zapowiada zwolnienia wśród przyczyn fiasko negocjacji w sprawie śmigłowców Caracal. Piotr Topoliński. Platforma Obywatelska powołała w Sejmie zespół w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Posłowie PO nazwali go zespołem badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej, mówi przewodniczący zespołu Marcin Kierwiński. I teraz oni by chcieli, żeby było kompinowanie na kompinowaniu, żeby zatuszować to, co oni tam nakombinowali oparte na tych badaniach, oparte na podsłuchu czarnych skrzynek, poprzedzone wizytą w Smoleńsku, oględzinami w Raku, z drugiej strony mamy różnego rodzaju teorie, nie poparte żadnymi dowodami. Ja chciałbym, żeby minister Macierewicz rozliczył się z tych 18 nadzwyczajnych teorii, które zgłaszał w ciągu ostatnich 6 lat. Nigdy ze swojej teorii minister Macierewicz się nie rozliczył. Rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek uważa, że zespół PO powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące katastrofy. Dlaczego ona została wyjaśniana przez nich w oparciu o konwencję chicagowską, która wyraźnie faworyzuje Rosjan, a nie porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku? Pytamy, jak odniesie się do kłamliwych słów Ewy Kopacz, która mówiła o tym, że sekcje zwłok są wykonywane przy udziale czy przy obecności polskich lekarzy, a ziemia jest przekopana metr w głąb. Pierwsze merytoryczne posiedzenie zespołu powołanego przez Platformę w przyszłym tygodniu.
Prezydent Senegalu Macky Sall spotka się dzisiaj z najwyższymi przedstawicielami władz Polski. Afrykańskiego przywódcę powita przed południem prezydent Andrzej Duda. Prezydenci mają rozmawiać m.in. o współpracy gospodarczej i staraniach Polski o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rozmowa o polskiej kandydaturze z prezydentem Senegalu jest nieprzypadkowa, wyjaśnia prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Senegal jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. W listopadzie formalnie także będzie miał przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa miesięczne. Te rozmowy mają pokazać chęć uczestnictwa Polski w globalnej polityce, dodaje Krzysztof Szczerski. Dyskusja będzie także dotyczyła kwestii politycznych właśnie zawsze w kontekście bezpieczeństwa światowego i problemów kontynentu afrykańskiego. Prezydenci otworzą też forum gospodarcze Polska-Senegal. Delegacje rządów podpiszą dokumenty o współpracy na polu turystyki, rolnictwa, inwestycji i konsultacji politycznych. Afrykanista, doktor habilitowany Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza, że Senegal to kraj muzułmański, ale mimo to prozachodni. Jest jedynym krajem Afryki Subsaharyjskiej, z którym Stany Zjednoczone w okresie już pozimnowojennym zawarły umowę o współpracy wojskowej. To świadczy o znaczeniu tego państwa dla strategii Zachodu. W piątek prezydent Senegalu odwiedzi Gdańsk. Karol Dermoroz, Polskie Radio. Nie odbędzie się planowany na dziś szczyt Unia Europejska-Kanada, podczas którego miała zostać podpisana umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Przypomnijmy, swój sprzeciw zgłosił rząd Walonii. Negocjacje Brukseli z rządem Walonii mają zostać wznowione o 10:00. Koncern Airbus Helicopters zlikwiduje niemal 600 miejsc pracy w swoich zakładach we Francji. Kiepska sytuacja firmy jest związana m.in. z fiaskiem polsko-francuskich negocjacji w sprawie zakupu śmigłowców typu Caracal. Dyrekcja koncernu podkreśla, że redukcja zatrudnienia nie przybierze formy wymuszonych zwolnień z pracy. Będzie ona oparta na dobrowolnych odejściach z firmy w zamian za wynegocjowane ze związkami zawodowymi odszkodowania. W latach 2017-2018 mają w ten sposób opuścić zakłady Airbus Helicopters 582 osoby zatrudnione w głównej siedzibie firmy w Marignan niedaleko Marsylii oraz w La Courneuve pod Paryżem. Nie najlepsza sytuacja tego europejskiego producenta śmigłowców wiąże się m.in. z kurczeniem się zamówień od wielkich koncernów naftowych, które zawsze były ważnymi klientami Airbusa w zakresie maszyn cywilnych. Wśród przyczyn zapaści jest także wymieniane zerwanie negocjacji z Polską w sprawie zakupu śmigłowców wojskowych typu Caracal. Na spadek sprzedaży wpłynął również obowiązujący przez 4 miesiące zakaz lotów helikopterów Airbusa typu Super Puma, wprowadzony w następstwie tragicznej katastrofy w Norwegii. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Najwięcej chmur dziś na zachodzie i północy, miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Podlasiu do 10-11 na Dolnym Śląsku. Wiatr na południu kraju słaby, zmienny, w centrum i na północy słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu wzmagający do silnego południowo-zachodniego i zachodniego. Ciśnienie wysokie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? Zaprosiła mi to wszyscy twoi znajomi z Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt za 40-calowy telewizor Samsung Smart TV z rozdzielczością Ultra HD i technologią HDR zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Łosoś patroszony jakość z natury Carrefour ma być za 26,99 kg, a pieczarki 4,49 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 30 października. Jakby miała przyjechać w 5 minut, jesteś co zrobić. Do poniedziałku wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa bez kości jedynie 10,88 za kilogram. Szynka 10,88. A teraz duże znicze. Czas palenia 45 godzin, tylko 7,50 za sztukę. Przy zakupie dwóch zniczy. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Od czwartku do poniedziałku wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.
radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno owocowe. Kup pralkę Slim Hot Point klasa A++++ za 1399 zł i odbierz 90 butelek frugo. Saturn, technologia tak ma. Ale to wynika z ciemności. To nie jest takie, że to jest tylko alkohol. 7 minut po 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Aleksandra Kozera witam gorąco tych, którzy są z nami od 6 i tych, którzy teraz włączyli radio. Jest czwartek, 27 października. W tej godzinie będzie dużo o sporcie. Po 8.20 odwiedzi nas Cezary Gurjew. Zaczynamy jednak od Ekonomii Serwis. Przygotował dla Państwa Dominik Olęcki. Informacje gospodarcze. Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Mówiła o tym w sygnałach dnia w radiowej jedynce minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Jak ktoś jest chciwy, te zmiany, które są wprowadzane, chociażby tak, jak likwidacja syndromu pierwszej dniówki, ograniczenie zatrudnienia na umowy zlecenie, te nasze działania, które zmierzają do tego, żeby tego tak zwanego śmieciowego zatrudnienia było jak najmniej, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, również sytuacja związana z bezrobociem, najlepsza od 25 lat. Według danych GUS stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 8,3%. Negocjacje Brukseli z rządem Walonii na temat ratyfikacji umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Kanadą, CETA, zostaną dzisiaj wznowione. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana, może to oznaczać również fiasko innych porozumień, tak uważa ekonomista dr Piotr Poduszy-Mala. Jeżeli ta umowa przepadnie, to prawdopodobieństwo dogadania się ze Stanami Zjednoczonymi, czyli zawarcia i ratyfikowania, podkreślmy, ratyfikowania, nie tylko podpisania umowy TTIP, spada prawie do zera w tej chwili. Z powodu belgijskiego weta nie odbędzie się zaplanowany na dziś szczyt Unia Europejska-Kanada, podczas którego umowa miała zostać podpisana. Resort finansów zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zaskarżenie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zawieszenie podatku handlowego w Polsce. A potem to sobie dośpiewa to, że są kraje takie jak Francja czy Hiszpania, które mogą stosować podatek handlowy i są kraje takie jak Polska. Będziemy walczyli o to, żeby nie było tutaj żadnej dyskryminacji krajów, podziału na lepsze i gorsze. Mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Komisja podatek zakwestionowała, bo jej zdaniem istnieje obawa, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają firmom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny monitorują sytuację Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Od kilku dni obserwowany jest odpływ depozytów spowodowany rozpowszechnieniem niesprawdzonych informacji o jego kłopotach. Profesor Adam Klapiński, prezes NBP, powiedział, że w razie potrzeby bank centralny gotowy jest pomóc. W razie potrzeby bank centralny gotowy jest zgodnie z zapisami ustawowymi udostępnić bankowi spółdzielczemu płynne środki, tak aby był on w stanie sprostać ewentualnym wypłatom klientów. Działania prowadzone przez KNF w stosunku do banku mają z kolei poprawić jakość zarządzania w banku oraz zabezpieczyć interesy jego klientów. Ponad 2/3 Polaków twierdzi, że trzeba oszczędzać. Regularnie robi tak 13% społeczeństwa. 41% Polaków oszczędza sporadycznie. Tyle samo nie odkłada żadnych pieniędzy. To wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie m.in. Fundacji Kronenberga. Jej prezes Krzysztof Kaczmar wyjaśnia, że tegoroczne badania pokazują spadek liczby regularnie oszczędzających. W ubiegłym roku mieliśmy rekordowy wynik, bo aż 16% osób oszczędzało regularnie. W tym roku mamy spadek do 13% osób. 70% oszczędzających badanych odkłada mniej niż 250 zł miesięcznie i czas na kursy walut o poranku. Obecnie za euro płacimy 4,32 zł, dolar kosztuje 3,97, funt brytyjski 4,84, a kurs franka szwajcarskiego to 3,99 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Felieto. Niemowem będziemy obchodzić Dzień Wszystkich Świętych, a także zaduszki. O tych dniach opowie Jerzy Kisielewski. Dzień dobry Państwu. Idą dni, podczas których będziemy manifestowali. Będziemy manifestowali masowo i spontanicznie, w sposób cichy i pokojowy. Przepełniony refleksją, w sposób, który nierzadko wzbudza podziw przybyszów z innych krajów. Czymże bowiem jest, jak nie manifestacją przywiązania do wiary, do historii, do narodowej tradycji, nasza obecność na cmentarzach, nasze tam spotkanie. Spotkanie żywych z tymi, co już za bramą wielkiej ciszy. Odwiedzenie bliskich i tych, z którymi nie łączą nas więzy rodzinne
a jesteśmy im wdzięczni za to, czego za życia dokonali dla nas, dla Polski, dla polskiej sztuki i kultury, za to, że dostarczali nam emocji i wzruszeń. Szczególnie w Warszawie, choć nie tylko, to cmentarze i postawione na nich kaplice, imponujące nierzadko rzeźby, fotografie na porcelanowych płytkach i epitafia pisane piękną, dawną polszczyzną, świadczą o niegdysiejszej, dawnej Polsce. W Paryżu, Londynie czy Rzymie cmentarze są niejako kontynuacją, dalszym ciągiem miasta. Na paryskim Père Lachaise czy rzymskim Campo Verano spoczywają ci, co zbudowali wielkość i sławę tych metropolii. W Warszawie dawnego miasta nie ma, a jego najcenniejsze ślady są na starych powązkach. 41 lat temu niezapomniany piewca dawnej Polski, Jerzy Waldorf, zatroskany o los najcenniejszych rzeźb, kaplic i nagrobków zagrożonych ruiną lub wręcz całkowitym zniknięciem, powołał komitet opieki nad starymi powązkami, dziś noszący jego imię. Apel Waldorfa do artystów, dziennikarzy i wszystkich ludzi dobrej woli o udział w zaduszkowej kweście na rzecz ratowania tych bezcennych śladów polskiej przeszłości spotkał się z niezwykłym i wzruszającym odzewem. Odzewem, który nie słabnie do dziś. Co najważniejsze i niezwykłe jednocześnie, waldorfowy pomysł przejęli spontanicznie ludzie w wielu miastach Polski. Towarzystw i komitetów dbających o cmentarne ślady polskiej tradycji i kultury jest już w Polsce kilkadziesiąt. To dobitny dowód, że przez te lata obudziła się nasza wrażliwość. Wrażliwość na nasze korzenie, na ślady przeszłości, na tych, co odeszli, a za coś jesteśmy im wdzięczni. Dzień zaduszny, Dzień Wszystkich Świętych, to chwile, kiedy spotykamy przyjaciół, ale i nieznajomych, z którymi łączy nas to, że spotykamy się przy tym samym grobie. W tych dniach patrzymy na siebie przyjaźnie, stojąc przy grobie Krzysztofa Kieślowskiego czy Zbigniewa Herberta. Inne więzy odczuwają nieznajomi, którzy przyszli odwiedzić Agnieszkę Osiecką czy Czesława Niemena. Wielu z nas odwiedzi na krakowskim Salwatorze Andrzeja Wajdę. Czy tylko na cmentarzach, czy tylko w tych dniach potrafimy być razem? Wierzę, że nie. Felieton przygotował dla Państwa Jerzy Kisielewski. Prawie kwadrans po ósmej. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topuliński. Nie będzie planowanego na dziś szczytu Unia Europejska-Kanada. Swój przylot do Brukseli odwołał premier Kanady Justin Trudeau. Na szczycie miała być podpisana umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, CETA. Podpisanie umowy blokuje rząd Walonii, francuskojęzycznego regionu Belgii. Teraz wyniki badania TNS Polska dla Polskiego Radia 24 na pytanie, czy aprobuje pan, pani zmiany i reformy, jakich dokonało Prawo i Sprawiedliwość w ciągu roku, jaki minął od wygranych przez te partie wyborów. Odpowiedzi zdecydowanie tak udzieliło 14%, raczej tak 21% Polaków. 25% Polaków odpowiedziało raczej nie, także 25% zdecydowane nie. Trudno powiedzieć, tak odpowiedziało 15% Polaków. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i trybie postępowania przed nim. Projekt reguluje m.in. zasady wyboru prezesa Trybunału. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Tallinn. Sofia. Lepiej zrozumieć Europę. Euroserwis. Piotr Filan, zapraszam. Więcej funduszy na pomoc młodym w wejściu na rynek pracy, na pomoc krajom trzecim w związku z trwającym kryzysem migracyjnym, większe dofinansowanie programu dla naukowców Horyzont 2020. Takie m.in. zmiany w przyszłorocznym unijnym budżecie przegłosowano w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej w Strasburgu. Posłowie podwyższyli też środki dla sektora rolniczego i zwiększyli wydatki na kulturę, komunikację i obywatelstwo. Kolejnym etapem w tworzeniu budżetu Unii na 2017 rok jest trzytygodniowy okres konsyliacji między Parlamentem a Radą. Po osiągnięciu porozumienia budżet zgodnie z procedurą ma być przyjęty w głosowaniu parlamentarnym i podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w grudniu. W razie braku wspólnej zgody między Radą a Parlamentem Komisja Europejska będzie musiała zaprezentować nowy projekt.
Polacy wśród wszystkich narodów Unii Europejskiej są najbardziej zainteresowani korzystaniem z leczenia za granicą, wynika z raportu Komisji Europejskiej. Umożliwia to dyrektywa transgraniczna, która zobowiązuje państwa członkowskie Unii do zwrotu ubezpieczonym pacjentom kosztów poniesionych w unijnych placówkach medycznych za granicą, mówi Tomasz Wnuk, ekspert do spraw dotacji unijnych z fundacji In Posterum. Od końca 2014 roku, zgodnie z unijną dyrektywą o leczeniu transgranicznym, Polacy mogą się leczyć na terenie całej Unii Europejskiej. W 2015 Polacy składali zapytania w narodowych punktach informacyjnych na temat refundacji leczenia za granicą. Według raportu Komisji Europejskiej Polacy złożyli 4 razy więcej zapytań o refundację leczenia niż jakikolwiek inny kraj Unii. Ponad 31 tysięcy. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że Polacy w kraju mają utrudniony dostęp do niektórych usług medycznych. Dyrektywa o leczeniu transgranicznym przewiduje zwrot kosztów za usługi, które są dostępne w kraju, czyli refundowane przez NFZ i do kwoty, którą określa NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia zaakceptował większość refundacji zgłoszonych przez Polaków. Z roku na rok coraz więcej Polaków leczy się poza granicami kraju. Komisja Europejska ogłosiła unijną strategię dotyczącą przestrzeni kosmicznej. Zakłada ona m.in. rozwijanie rynku usług i aplikacji, które wykorzystują dane satelitarne, a także wspieranie startupów w sektorze kosmicznym. Do 2020 roku Unia Europejska ma zainwestować w projekty kosmiczne 12 miliardów euro, mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič. Dostęp do przestrzeni kosmicznej oraz obniżenie kosztów tego dostępu to kluczowe elementy. Nie można skutecznie korzystać z tej przestrzeni bez rozsądnych kosztów takiej działalności. Dlatego ci, którzy pracują nad rozwiązaniami, które będą pozwalały obniżać te koszty, będą mogli skorzystać w najbliższej przyszłości z naszego wsparcia. Jesteśmy gotowi do zwiększenia liczby wystrzeleń na orbitę satelitów w ramach naszych programów. Długoterminowe umowy zapewnią przemysłowi kosmicznemu przewidywalność sytuacji, a nam realne osiągnięcia w kierunku obniżenia kosztów takiej działalności. Celem strategii jest też zapewnienie Unii Europejskiej niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej, dlatego Komisja proponuje wspieranie konstrukcji europejskich wyrzutni rakiet Ariane 6 i Vega C. W ciągu najbliższych 10-15 lat Unia planuje umieszczenie na orbicie ponad 30 satelitów w ramach programów Galileo i Copernicus. W listopadzie 4 satelity Galileo mają zostać wyniesione w przestrzeń kosmiczną przez europejską rakietę Ariane 5. Do tej pory Unia Europejska korzystała z rosyjskich rakiet Sojuz. To był Euroserwis w Polskim Radiu 24. Musiał odbyć 19 minut po 8. Sportowe wydarzenia dnia. Na studiu zgodnie z zapowiedzią Cezary Gurjew. Witam ponownie, zaczynamy od tenisa i zmagań naszej rodaczki Agnieszki Radwańskiej. Tak, rzeczywiście Agnieszka Radwańska, z tego cieszymy się, ciągle ma szansę na obronę tytułu tenisowego turnieju Masters w ubiegłym roku. Było dużo emocji, Agnieszka przegrała 2 pierwsze pojedynki, potem nie mogła stracić seta z Simoną Halep, przegrywała w tiebreaku tego pierwszego seta 1-5, a potem wiemy, jak to cudownie się zakończyło. Wczoraj Polka wygrała z Hiszpanką Garbinie Muguruzą 7-6 i 6-3. Jutro decydujące awansie do półfinału spotkanie z Czeszką Karoliną Pliszkową. Przypomnę, w pierwszym pojedynku Agnieszka Radwańska przegrała z Rosjanką Svetlaną Kuzniecową, choć miała jedną piłkę meczową. Ale o występach Agnieszki Radwańskiej, nie tylko nasz ekspert, był reprezentant Polski, obecnie trener Michał Gawłowski. Pliszkową powinno pójść łatwiej. Chyba już taki ciężar z pleców Agnieszka zrzuciła. Wygrała ten mecz. Wiadomo, że teraz obie już będą grały o to, że to przegrywa, ten jedzie do domu. Styl gry Agnieszki chyba jest dobry na zawodniczki, które grają bardzo szybko, które grają na 2-3 uderzenia, starają się gdzieś tam serwisem już otwierać całą grę. Agnieszka gra fantastycznie kątowo, potrafi dziewczyny ściągać do siatki, także mam nadzieję, że też będą 2 sety, może oby troszeczkę łatwiejsze. Duży szacunek dla Svetlany Kuzniecowej, która dzisiaj też się męczyła, podobnie jak z Agnieszką Radwańską. Drugie zwycięstwo Rosjanki dziś pokonała Karolinę Pliszkową. Uważam, że to, co Kuzniecowa prezentuje, to jest naprawdę najwyższy poziom światowy, jeżeli chodzi o taktykę. Nie za wszelką cenę otwieranie kortu, granie dużo przez środek, co powodowało to, że Pliszkowej było bardzo ciężko otwierać grę, dużo zmieniała też tempo. No widać, że jest starą wyjadaszką na korcie. W drugiej grupie na razie najpewniej prezentuje się Angelika Kerber, dobrze znana z kortu warszawianki. Każdy chyba z nas, którzy funkcjonują w tenisie i paru trenerów, którzy też dziś przy Agnieszce czy przy Angelice funkcjonowało, trenowało, wyjeżdżało, tak jak m.in. Paweł Ostrowski. Myślę, że chyba każdy by chciał zobaczyć ten, można powiedzieć, polski finał.
finał, tak? To byłoby chyba gdzieś tam dla nas takie małe spełnienie, że jednak w Polsce można, bo chyba Agnieszka pokazuje, że Made in Poland też się udaje. I zobaczymy, jak Agnieszce Radwańskiej będzie szło dalej. Teraz o piłce nożnej. Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe drugoligową Puszczę Niepołomice 2-1 w ćwierćfinałowym meczu rozgrywek o Puchar Polski. O szczegółach Grzegorz Bordasik. Piłkarze Pogoni Szczecin nie popełnili błędu lekceważenia drugoligowca z Niepołomic. W taki sposób zgrzeszyli jednak podczas trwających rozgrywek gracze Korony Kielce i Lechii Gdańsk przed meczami z Puszczą. Tamci przyjeżdżali nadto pewni siebie i przegrywali odpadając z rozgrywek. Ale Kazimierz Moskal, trener Pogoni, to przecież człowiek z Małopolski. Lepiej niż ktokolwiek potrafił ocenić możliwości rywala spod Krakowa i na pewno także nastawić swoich na twardą i poważną walkę. I tak było od pierwszej minuty. Spodziewaliśmy się trudnego meczu, bo nie przypadku Puszcza na swoim terenie wyeliminowała dwa zespoły z Ekstraklasy i Korony i Lechii Gdańsk. Nie zmieniło się to także po 27, gdy prowadzenie dla portowców zdobył Ricardo Nunes, ani także po przerwie, kiedy od 56 minuty Szczecinianie prowadzili już 2-0 dzięki japońsko-portugalskiej kooperacji Akahoshi Nunes, wykończonej przez Adama Frączczaka. Zawsze będę to powtarzał, że najważniejsze jest dobro zespołu, klubu, a dopiero później te indywidualne gdzieś tam jakieś osiągnięcia. Także fajnie, że dzisiaj znowu strzelam gola, ale mówię, najważniejsze są zwycięstwa. Zespół Puszczy walczył do końca. W 85 minucie Marcin Orłowski sprytną główką przelobował bramkarza Pogoni Słowika, chociaż istnieją poważne wątpliwości, czy piłka istotnie przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Potem nacierał zresztą też z determinacją w doliczonym czasie gry, ale bez powodzenia. Pogoń wygrała w Niepołomicach 2-1 i przed rewanżem w Szczecinie jest bardzo bliska awansu do półfinału. A mimo to szkoleniowiec drugoligowca Tomasz Tułacz uśmiechał się do mikrofonów. Wiedzieliśmy, z kim się spotykamy i o co gramy ten mecz dzisiaj. Jestem też bardzo zadowolony, że Pogoń Szczecin wygrała dzisiaj na 100% tego, co grają. I na tle takiego rywala my dzisiaj oczywiście byliśmy słabszą drużyną, nie ma co ukrywać. Ale dla zawodników to będzie tak duże doświadczenie, że myślę, że godnie to spożytkujemy. Cieszę się z tego, że potrafiliśmy też strzelić naszej Pogoni bramkę. To jakiś promyk nadziei na mecz Szczecin. Puszcza Niepołomice, Pogoń Szczecin 1-2. Koszykarki Wisły Kraków spotkały się z rosyjskim zespołem Dynamo Kursk w meczu pierwszej kolejki grupy A Euroligi. Relacja Marka Słowackiego. Nieudany początek rozgrywek euroligowych dla Wisły Kalpa Kraków. Wielkie Wiślackie Święto, jubileusz 110-lecia klubu. Mecz w Tauro na arenie Kraków, 10 tysięcy widzów i porażka 6 punktami z Dynamem Kursk, 61-67. Agnieszka Sotkejmej. Wydawało się, że z tym zespołem można było wygrać. Na pewno nie ma się czego wstydzić. Zakładałyśmy, że mamy walczyć o każdą piłkę, że siedzimy 3-1, że tak powiem. Zazwyczaj jest tak, że polskie lidy zawsze prosiłyśmy gdzieś tam głupio piłkę i było założenie, że mamy walczyć do końca. Wiadomo, że zespół Kurska jest od nas fizycznie mocniejszy, to było widać w biurkach, że gdzieś tam próbowałyśmy je podwajać, zostawiać, jednak był problem. Ale myślę, że wynik, no wiadomo, chciałoby się wygrać i się w takiej atmosferze. Ale mam nadzieję, że kibice docenią naszą walkę i serce, które włożyłyśmy w ten mecz. Bo tak naprawdę wszyscy mówili, że z taką grą możemy przegrać nawet 30 punktów, a tutaj jednak tak naprawdę do końca walczyłyśmy i byłyśmy w grze. No na pewno wielkie uznanie ze strony kibiców za to, że udało się odrobić tę stratę z połowy drugiej kwarty, bo było 14 punktów i wydawało się, że ten mecz uciekł całkiem, a później na chwilę nawet wróciłyście na prowadzenie. Ujmy nam nie przynosi ten wynik. Ewelina Kobryn. To jest tylko 6 punktów. Postawiłyśmy się chyba na wyżynach naszych możliwości, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie są ostatki naszych sił i naszych umiejętności, które możemy pokazać w Eurolidze. Na tyle nas było dzisiaj stać, ale przede wszystkim to jest uhonorowanie 110-lecia Wisły i dziękujemy za przybycie tak licznej grupie kibiców. Cieszymy się, że mogliśmy grać przy tak wspaniałej publiczności. Prezes Piotr Gonin z Kuli Gospowski. Piękna oprawa tego spotkania, no i taka prawdziwa, można powiedzieć, defilada, prezentacja wiślackich kadr, bo także ci piłkarze od najmłodszych do pierwszej drużyny grającej w Ekstraklasie. Pokazanie, że Wisła jest jedna, a więc stąd symbolicznie ta pierwsza drużyna i ci najmłodsi adepci, którzy dopiero rozpoczynają drogę do kariery w naszej Akademii Piłkarskiej, siłą rzeczy zgodnie w sumie z zasadami. Muszą widzieć perspektywę, muszą widzieć, dlaczego dążą, a więc dążą do tej pierwszej drużyny. No analogicznie młode nasze koszykarki, które tutaj miały przeprowadzony jeszcze przed rozgrzewką drużyn euroligowych trening, to dla nich również taki drogowskaz, do czego mają zmierzać, o czym marzyć, żeby może kiedyś móc zagrać w tak wspaniałej hali, w tak wspaniałej
skuteczność. A na parkiecie widać, że Wisła ma duży potencjał, ale że pracy, jeśli chodzi o zgrywanie zespołu, jest jeszcze przed José Ignacio Hernándezem i całym zespołem sporo. Nikt z nas nie zakłada nie wiadomo jakich celów na Euroligę. Celem jest Liga przede wszystkim. Bardzo ważnym celem było, żeby w tym roku 110-lecia zagrać w Eurolidze. No i celem bardzo ważnym, żeby w meczach pokazywać walkę. A osobiście jestem głęboko przekonany po dzisiejszym meczu, że z tymi drużynami, które przynajmniej teoretycznie są słabsze w tej grupie, jesteśmy w stanie mecze wygrać. Jesteśmy w stanie z tej grupy awansować. Że ksiądz pana, pan księdza, a im prostym zeprzątnym, kiedy chodzą snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć prawie nie trzeba tego. No to czyli, że Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych będą jedli, będą pili, za mąż wydawali, a nie spostrzegli się, że nastał potop z miotówczy. Co mamy jeszcze na komentarze dnia? Wyczyszczacze kamieni. To już tak gromki masz od maski złodziei odejdzie, mam nadzieję, w Warszawie. Czas próby teraz, proszę Państwa, dla każdego człowieka. Czas na silnych hamów. W Warszawie kto silniejszy, ale ja wiem, skoro ta Boża Sprawiedliwość, ale nie wiem, kto to do tego kościoła katolickiego chodzi, skoro 11 listopada z kamieniami zaczyna na Policję Polską lepszy mordercy. Proszę Państwa, czarny poniedziałek był marsz tęczowy, potem piątek, czarny poniedziałek, tęczowy piątek, czyli po prostu drugi Hitler, mordowanie swoich dzieci, no bo po co się mają narodzić, a nie daj Boże jeszcze jakieś chore, będą jedli, będą pili, nie spostrzegli się, teraz dziady Mickiewiczowskie mają okazję na grobach jeść, pić, święta jeden z tych ludzi, już się zaczyna, zapraszamy, stare schematy, stare patologie, sposoby, patologie stare, Amber Gold. 39-24. Także, proszę Państwa, zabrać Żydom kulturę manipulacji, możliwość manipulowania, ma tu jedna chciała z Biblią do więzienia komuś jechać, dać Biblię. To trzeba samemu tę Biblię zrozumieć i żyć duchowo. Po przygotowaniach brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Nowego Mesta z 2013 roku, Monika Chojnisz. Teraz właśnie kilka dni w domu, 2 listopada wyjeżdżamy na ostatnie zgrupowanie przed Pucharem Świata do Norwegii.